Siemanko, siemanko, Senduwix, a w dzisiejszym odcinku zaproponuję jak zrobić mega dokładny poradnik do geniusza zbrodni z mieszkania. A więc tak, co będziecie potrzebować? Oczywiście broń, ale jakie? Już wam wszystko pokażę. Na pewno strzelba sztormowa, to jest podstawa. Kropadowe SMG z pojazdów. Jak macie kurumę z pojazdów, zabijacie z tego SMG. Zamiastany karabin, też jest mega celny. Ciężki karabin snajperski, na pewno. Wrzutnia rakiet, taka albo taka, jeżeli macie setny level. Granatki, jeżeli macie 60. rangę. A to jest nie jest takie potrzebne, ale przyda się na pewno. Minigun, jeżeli macie to wyjść, to mega, przytale na Pacific Standard, mega polecam. Jeżeli nie macie to wyjść z tego levela, to trudno, to kolega, który ma inny level, też się może dać, ale może też się dać z karabinami, też dać radę z geniusza. Na pewno ciężka strzelba, ona najlepsza jest strzelba od szturmowej, a dlaczego? Bo ciężka strzelba ma największy zasięg, a strzelba szturmowa ma większą celność i szybkość. To są różne, ale najfajniejszy ma zasięg po prostu. No i co to jest jeszcze z broni? No, chyba wszystko. Tak patrzę. Ja jeszcze mini SMG, bo jest mega szybkie, też się przyda do pojazdu z kurumy. I tak samo pistolet przeciwpancerny, też jest spoko. No i jeszcze oczywiście ten. Bojowy ekran maszynowy, to jest mega fajne zasięgu na daleko, nie? No i dobrze, jeżeli macie zakupione bronie, podchodzicie do pancerzy i zawsze kiedy kup... O, właśnie, teraz sobie kupię pancerze właśnie. I kupujcie pełną kamizelkę, nie kupujcie tych zbędnych, kupujcie pełną kamizelkę. Zawsze mieć dużą kamizelkę, bo jeżeli będziecie ginąć, szybko wiecie opiekunek, pancerz i sobie leczycie sobie pancerz, nie? I za każdym razem, kiedy będę brakuje, dokupujcie po przygotowaniu czy po napadzie, nie? A więc tak, to już jest druga rzecz. Trzecia rzecz, ten strój. Akurat ten strój działa na napady z mieszkania, z bazy nie działa, to będzie poradnik z bazy, jak ludzie ginią z bazy. Mega dokładny poradnik. Kupcie ten strój, jaki ja mam. A po to jest stroje, takie wiecie, pełne. Wchodzicie stroje. Gdzie one były? Jeszcze pominąłem już. Ciężkie były napady, właśnie. I teraz z tych czterech możecie sobie wybrać, jaki tak chcecie. Nieważne, jaki ten, żebyśmy mieli ten pancerz. Akurat ten pancerz nie działa na sesji swobodnej, więc nie dziwcie się, że się wytrzymali. On po prostu was będzie chronił w napadach. Tylko napady z mieszkania, tylko i wyłącznie z napady z mieszkania. I dobrze. I też wam zaprezentuję, jak kupić ten hełm. Akurat hełm to trzeba iść do sklepu z ciuchami. Tak samo ten sweter możecie kupić z ciuchami, tylko pokazałem wam bliżej, po prostu zamniejszym. O, i właśnie przy okazji, czwarta rzecz. Też kupujcie sobie przekąski. To też wam redukuje wam życie, bo jak będziecie ginąć, możecie się uleczyć, nie? Patrzcie, co kupię, przekąski? Nie? Płacicie epikunek, przekąski i tutaj macie, jak macie mało życia, o, tylko musicie bardziej być przeklejoni, żeby tej aminacji było, bo to długo zajmuje, patrzcie, wchodzę i nie ma tej aminacji i szybko się uzupełniamy. Dobrze, więc teraz widzimy się w sklepie, pokażę wam, gdzie kupić ten hełm bojowy, bo akurat hełm bojowy też was chroni, ale mniej od stroju, ale warto go mieć tak samo. Więc widzimy do sklepu, teraz jesteśmy bardzo blisko. O, wchodzimy ze sklepu. I tutaj powinien być ten. Tu są te wszystkie te czapki, tak dalej. Nakrycia głowy, właśnie. Albo możecie mieć hełmy bojowe, albo hełm kulporny. Ale hełm kulporny jest taki fajny, ale też chronią. Ale lepiej sobie kupić hełm bojowy. A jeżeli, bo są drogie, trochę, on kosztuje 100 tysięcy. Jeżeli nie macie zbyt dużo pieniędzy, to sobie kupicie hełm kulporny. On też za was chroni. On jest troszeczkę tańszy. No i ja sobie wybierzę sobie hełm, strój. To warto go zapisać, nie? Tutaj wchodzicie tutaj do kasjerki. Zapisane stroje i to sobie zapisujecie, no nie wiem, strój napadowy, no tak sobie zapisujecie i jesteście gotowi.
Dobrze, a teraz wam pokażę, jakie są napady z mieszkania, żeby zrobić geniusza. I dobrze, jesteśmy w moim mieszkaniu. Jak widzicie, są 5 napadów z mieszkania. Jest fleka, ucieczka z więzienia, skona Hollaps, seria fundusze i akcja Play Standard. Ale dobrze, pokażę wam, jak kupić mieszkanie. Wchodzicie w internet, tutaj DNS88, lista nieruchomości i kupujcie najtańsze, a się tanie, nie, wybracie. Ty nie możesz kupić, bo tam nie, akurat te domy, co są dwa pojazdy, nie mają planu do napadu, nie. Musicie kupić taki dom poniżej 200 tysięcy. Ale go szukam. Nie, to muszą być ekskluzywne. I tutaj wchodzicie o najniższej cenie. Te nie, akurat te nie mają jeszcze, to są garaże. O, od 200 tysięcy, to się zaczyna. Od 200 tysięcy zaczyna się takie mieszkanie. I ten akurat ma pokój do planowania napadu, bo akurat te nie mają, bo to są takie mniejsze, to są takie garaże malutkie, są garaże. Tu się zaczynają takie mieszkania. No i kupujcie sobie te najtańsze, 200 tysięcy, no nie macie ten pokój, Lester was dzwoni, że macie się nie spotkać, o tym. Ale dobrze, zanim powiem wam, jak zrobić te wszystkie napady, co to może się kryć. Co będziecie potrzebować, jakie pojazdy będziecie potrzebować bojowe? Okej. Na pewno to jest podstawa. I wam od razu mówię wam, że musicie mieć ten pojazd. Albo wasz znajomy, albo jakiś tam wasz kolega. Kurma opatrzona, musicie ją mieć, naprawdę, musicie ją mieć. Bo to jest podstawa. Ten pojazd was tak ratuje i on jest tak pancerny pod szyby, że patrzcie, nie dostajecie obrażeń, mega. Ale uważajcie, bo on jest tylko na jego RPK, więc jakiś helikopter was wysadzi, to już was powadzi. I giniecie i genium się resetuje. Więc polecam wam kupić ten pojazd jakiś na ostrzały, kiedy jest zbyt dużo przeciwników, nie? Więc to jest Kuruma. Chodzicie w Rostock jeszcze raz. Czekajcie, wracam sobie od najdroższych. Na pewno Vigilante przyda się, bo mam mega cenne rakiety, jest mega szybkie, możecie szybko się dostać, ale na pewno ktoś z was na pewno nie ma 4 milionów, ale mówię wam, że polecam. Szczególnie z bazy, bo tam z bazy jest trudniej, ale z bazy to inny materiał będzie o tym. Ale też wam polecam kupić Vigilante, jeżeli ktoś ma dużo siana. O, niech pomyślcie, co tu jeszcze by... Na pewno opresor MK2 ani jedynka nie działa. Ani Stromberg, a się Stromberg działa, ale tutaj nie wiecie z napadu do tych pojazdów, bo one nie działają w napadach, niestety, Rockstar to zablokował. Tak myślę, co jeszcze wam polecić. Oczywiście tampę bojową, ale ona jest mniej pancerna, ale ma fajne działka. Te działka są kozackie, szczególnie, że je ulepszycie na maca, bo jak nie ulepszycie, to jest słabiutkie, naprawdę, nie polecam, kiedy nie macie siana, żeby je ulepszyć, nie? Musicie mieć bunkier i takie te ulepszenia, żeby w ogóle te badania mieć w ogóle w bunkrze. Oczywiście jeszcze pick-up, też go ulepszycie, jest mega, on jest taki fajny, ma fajne działka, też wam polecam kupić i czytać pick-upa do napadów. O, tak myślę, co jeszcze? Chyba z tych pojazdów, no jeszcze Duke Dev też jest spoko, tak są tutaj, jeszcze jest bez działka, też jest ok. Chyba z tych pojazdów po wszystko, takich bojowych. Dobra, jak zaprezentowałem pojazdy, gdzie można coś kupić, to wam prezentuję te napady. Oczywiście fleka, no to fleka, wiadomo, dwie osoby, dwa przygotowania, easy, wchodzić do banku, w ogóle jest łatwiejskie, wyjdziecie, bierzecie kurumę tam na tym, zabijacie, tam wam pokazuje, jest easy, ale potem ucieczka z więzienia. No ucieczka z więzienia to wiadomo, ratujecie tego profesorka. Tam są 4 przygotowania, tam możecie brać kurumę, warto kupować kurumę na tym pierwszym przygotowaniu, tam samolot, tam warto wziąć kurumę i musicie uważać na te pojazdy, co wiecie, co wam wybuchę, bo jak będziecie strzelać na te pojazdy koło tego hangaru, wiecie o co chodzi, tego hangaru całego, to one już te pojazdy szybko wybuchają i możecie razem wybuchnąć, więc warto uważać, ostrożnie to po prostu tam strzelajcie na tym pierwszym przygotowaniu samolot. Wypadam na autobus jest, potem jest tam policja. O właśnie, na policji musicie uważać na posterunku. Jeżeli wy jesteście policjantem, tam dwóch jest, bo tam są dwie role, policjant i ten złodziej chyba, nie pamiętam dokładnie. Nawet przy tym jachcie musicie, na tej łodzi musicie ukraść taki pojazd, chyba Casco się nazywało, ta Casco.
Ale to jest nieważne. Tam możecie wziąć nam strój pancerny na tym kasco, ale na policjancie, bo na policjancie nie będziecie, tam nie działa ten strój pancerny, nie? I ten jest problem, musicie uważać, musicie co chwilę leczyć się przekąskami pancerzami i gdy jesteście na posterunku policji, nie możecie brać broni przy posterunku, bo was zabijać, nie? Musicie być spokojni i nie możecie biegać, nie? Bo wtedy was zastrzelą i geniusz się resetuje. No i potem ten ostrzał, to tam musicie uważać, wziąć kurumę, tam musicie po cichu zrobić kościół. No i finał też, na finale też trzeba uważać, bo na finale nie działa ten strój pancerny i tam też trzeba się dużo leczyć. No i jak zrobicie, to będzie z górki, potem jest Hollaps. No tam też trzeba tam uważać, no na wszystkich przygotowaniach trzeba uważać, no oprócz na flece oprócz. Ale warto być czujnym i bezpiecznym i trzeba kontrolować po to życie i pancerz. No. No i no, Hollaps, tam kody są i trzęte pick-upy, co trzeba ukraść, to też trzeba, bo tam są helikoptery, co ma, działka mogą was zasadzić. Ale macie te, jeszcze pick-upa możecie zestrzelić wszystkie te helikoptery, dostarczacie i jest koniec przygotowania. Potem Valkyria, na Valkyrii też trzeba, bo tam jest zbyt dużo melee weather i tam też jest helikopter, to trzeba go szybko załatwić, bo was zestrzeje z rakiet, z Valkyrie. Też dostarczacie Valkyrie, zabijacie z działka. Jest też koniec. No i potem te po cichu. To tam nie musicie mieć tego stroju pancernego, bo ten na tym ostatnim przygotowaniu Hollapsa to trzeba po cichu, tam trzeba dostarczyć i jest koniec. No i finał, dwa stroje i dwóch tych gości, co są na helikopterze, tam trzeba też uważać. Ale to tutaj jest mniejsze ryzyko, że zginiecie. Ale mówiłem na początku, no, mówiłem wcześniej, że trzeba się skupić i tak dalej. No i seria Afandusze to jest napad Trevora, to pomagamy towary, dostać te narkotyki, te wszystkie rzeczy. No i tutaj trzeba też uważać na ciecierówki, bo musicie ostrożnie jechać, bo warto, bo bardzo łatwo te ciecierówki wywalić, zakręty i tak dalej, musicie uciekać, bo ten ciecierówka się pali, możecie wybuchnąć. Tutaj też musicie ostrożnie jeździć tymi ciecierówkami. No, najgorzej jest śmieciarka, bo akurat śmieciarka, macie stój śmieciarza, nie możecie wybrać z napadu śmieciarza, w ogóle nie możecie go wybrać w ogóle. No i jest ten problem, i ta też trzeba być ostrożnym mega i szybko się leczyć. I tak samo musicie uważać, bo tam też jest taki jeden cel ze śmieciarza, że jest stacja paliwowa i tam trzeba uważać, bo jak walicie tą cysternę, znaczy cysternę, tą stację paliw, możecie szybko wybuchnąć i tam też warto tam uważać. Ale jak wam się uda, to props, naprawdę props, bo to tam jest taki malutki stresik, bo tam jednak ten strój pancerny, tam nie ma tego strój pancerny, tego jest, tam jest problem, nie? No i potem motocykliści tam po cichu zabijać, tam co ma zgonią. Potem jest ta meta jest na końcu. Tam też musicie wziąć kurumę, tam musicie na tę cysternę, bo ona szybko wybucha. Więc warto wziąć tylko gościa, który umie kierować pojazdami różnymi. No, tam też warto wziąć kurumę na tym mecie ostatniej, w przygotowaniu, bo tam jest dużo przeciwników i ten. I jeszcze jest zielsko przed ostatnim, po mecie, przed metą. Czyli jeszcze zielsko przed ostatnim zielsko, które... Tam też jest dużo balasów, musi tam zbyć i trzeba uważać na nie. No i finał, tam też jest ten, pozabijacie ich i macie ukłuczenie w serii A. No i ostatnie przygotowanie, Pacific Standard. No, jak zrobicie te wszystkie cztery, to już jest props. Jak dojdziecie do Pacifica, już jest superowo. Już jest coraz fajniej i przyjemniej, jak się robi się Pacifica, nie? No i potem jest tak, no gadacie z Lesterkiem i tak dalej, macie pieszko, czy tam furgonetka, ona jest easy, tam nie musicie nawet w ogóle strzelać w ogóle, tam tylko jedziecie po te wszystkie cele, szukacie tej furgonetki, dostarczacie i jest ok. Potem jest sygnał, na sygnale to tam jedziecie do tego miejsca, do tej wyspy, widzicie tego Aviego, tego całego hakera, dostarczacie go, no i jest górki, potem jest hacking, na hackingu tam też jest dużo przeciwników. Ale wiecie, czy kurumę zabijacie jej tam przy tych furgonetkach i jest ok. No i na konwoju to trzeba się mega skupiać, bo na konwoju właśnie, przy przygotowaniu standarda Pacifica, musicie bardzo uważać, bo tam są helki, musicie je zdejmować, bo was zastrzelą, bo mają rakiety
I wiecie, mogą was zabić, nie? Ale macie, jak macie te, iż tutaj pick-upa, zastrzelicie je, a się radzę wam na konwoju, to jest taki myk, nie uciekacie Meriwether, tylko idźcie do takiego większego obszaru, gdzie jest duża przestrzeń, tam czekacie na Meriwether, zabijacie ich i wszystkie fale, i gdy wszystkich zabijecie, te wszystkie trzy helki, wajda, są trzy helki, tam chyba trzy czy tam cztery fale pojazdów, jak wszystkie ich zabijecie, tutaj już nie musicie ich uciekać, tylko wszystkich pozabijajcie i możecie już spokojnie dostarczyć do całą ciężarówkę z dynamitem dostarczyć i już jest okej. Nie musicie uciekać po prostu, nie? No i ostatnie przygotowanie, motocykle. Już ostatnie przygotowanie, no to motocykle, wiecie, z kurumę. Pozabijacie i dostarczacie. I zwróćcie uwagę na motocykle, bo wiecie, motor, nie? To bardzo łatwo się jest wywalić, nie? Więc musicie ostrożnie, bo was tam gonią. Więc bardzo musicie uważać, żeby was nie potracili, bo możecie was odginąć. Ale spokojnie, macie ten swój pancerny. Jak mówię, warto go założyć i w ogóle, żeby nie zginąć. Więc bierzecie ten swój pancerny, kurumę. Potem bierzecie te motocykle, dostarczacie. Uważacie na tych wszystkich tych lostów. Dostarczacie i jest. No i chwila pasywka standarda. Jeżdżacie do napadu, bierzecie łup. Właśnie zabijajcie tych zakładników. Jak zabijecie tych zakładników, będziecie mieli ciężarówkę, będziecie mieli policyjną. Ona jest mega fajna. Polecam wam, nie bierzcie motoru, naprawdę nie bierzcie motoru. Zabijajcie tych zakładników. Bierzecie kasę. Wjeżdżacie z miganów, jeżeli macie lewe, jeżeli nie, to z karabinu, z maszynganów. Bierzecie, zabijacie policjantów i idziecie tą drogą. I tak, bierzecie motor. Jedziecie po wybraniu motorów, jedziecie, skręcacie w prawo, nie jedziecie tego do celu, skręcacie w lewo, tam jest ta ciężarówka, co zabiliście zakładników, jest ta ciężarówka, bierzecie ciężarówkę i jedziecie nie do celu, do tej łodzi, tylko pantonu, tam jedziecie, wtedy jest szybciej i łatwiej, nie? Nie jedziecie do celu żółtego punktu, bo jak uciekliście z napadu z motocykli, jedziecie już tą ciężarówką i nie jedziecie do tego celu, tylko dojedziecie do pantonu, bo wtedy dzięki temu jest łatwiej i szybciej, nie? No i proszę bardzo, nie zginęliście, no zaraz wam powiem jeszcze, nie? No i nie zginęliście w ogóle i game jest moim cyk, 12 milionów, no i dobrze. No i teraz tak. Pokażę wam statystyki, nagrody, jeżeli chcecie sprawdzić postępy geniusza, choć to jest tak, options, nie, napadzie, jak to jest na PlayStation 4, options, nie, statystyki, nagrody, napady, tutaj są napady, i jest wiarność o to, że robicie z całą ekipą, nie, dostaniecie to do milion, tak samo tutaj jest wszystko po kolei, tutaj jest związane z geniuszem. Wszystko po kolei, jest to samo ekipą i tak dalej. No i ten, i gang zbrodni. I to jest tak. Musicie robić to samą ekipą, te cztery są wymagania. Ta sama ekipą na poziomie trudnym, wszystkie napady na poziomie trudnym, ani razu nie będziecie zginąć i z tą samą drużyną. Bo jeżeli wierzycie inny poziom trochę normalny, to od razu genio się resetuje. Musicie być na to uwadze, żeby zawsze mieć poziom trudny, nie? Ta sama ekipa. Wszystko po kolei i tak dalej. No i ile to się złączy, za geniusz jest 10 milionów, z jarność jest milion i wszystko po kolei jest milion. I to się łączy 12 milionów z mieszkania. No właśnie. A jeżeli chcecie mieć ten strój właśnie w napadzie, to musicie tak, wybieracie sobie napad i tam macie opcję ubioru, nie? I tam macie wybrane, strój wybrane, albo zapisane przed graczem. I bierzecie zapisane, na przykład właśnie pokazywałem na początku filmu, jak zapisać ten strój. I bierzecie wybrane. Znaczy wybrane i zapisane strój. Wybieracie zapisane przez gracza i macie ten strój. Wybierzecie na przykład do napadu ten strój pancerny i macie go i gracie. No, ja się wygadałem. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Naprawdę dałem mega serducho z moimi umiejętnościami. Mam nadzieję, pomogłem ile mogłem, naprawdę. Docencie to ile mogłem, naprawdę. Zostawcie u mnie suba, lajka, komentarz miły. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli wam pomogłem, to do zobaczenia w innych filmach. Siemaczko, cześć.